magazyn komputerowy trącić myszką. www.myszka.org Radio Szczecin. Magazyn komputerowy trącić myszką. Przypominam, że w studiu panowie Bogusław Pluta ze Związku Producentów Audio-Wideo, Michał Smeryczyński z Free Media i Maciej Borowski z Arcy Radia. Na czacie trwa dyskusja i są już pierwsze odpowiedzi na pytanie pana Bogusława. Panie Bogusławie, jak brzmi to pytanie? Raz jeszcze przypomnijmy. Kiedy staję się autorem dzieła? To może od razu podajmy pytanie dla tych, którzy zadzwonią. 91 423 0050. To drugie pytanie, jak będzie brzmiało. Czy można kupić sobie płytę i zrobić sobie jej kopię do używania w samochodzie? I czy będzie to legalne? I jeszcze raz przypominam telefon 91 423 0050. I tutaj już pojawiły się pierwsze pytania. Na przykład było pytanie dotyczące płacenia z abonamentu w momencie, kiedy się korzysta z telefonu komórkowego, i zdania zdaje się są podzielone. Panie Bogusławie, pan zdaje się ma swoje własne zdanie na ten temat. Znaczy, jeśli chodzi o telefon komórkowy, który może być normalnym radiem, to ja nie jestem ekspertem w dziedzinie prawa radiowego, ale ustawa mówi o tym, że płacą posiadacze odbiorników radiowych i telewizyjnych. No, telefon, który ma wbudowane radio, jest odbiornikiem radiowym, i w tej sytuacji moim zdaniem istnieje podstawa do tego, żeby spodziewać się opłacania abonamentu. Czyli akurat w tym momencie to jest takie stanowisko pana Bogusława, a pan Michał miał zdanie podobne, czy... Ja raczej uważam, że tutaj powinna być wprowadzona opłata przy produkcji, może nie tyle produkcji, przy wprowadzeniu aparatu na rynek, do użytku. Powinna wtedy być przeniesiona... By to było tak, ale jeżeli poruszamy się na gruncie tych przepisów, które obecnie są, no to na dzień dzisiejszy to płacimy za posiadanie radia i telewizora. W związku z czym jak ten telefon ma radio, no to jest radiem. I moim zdaniem można byłoby się domagać. Inna rzecz, czy to jest egzekwowane, na ile to jest egzekwowane, kto to ma płacić, to już jest inna bajka. Natomiast sama podstawa wydaje mi się, że jest, abstrahując od tego, na ile to jest sensowne. No na pewno jest odbiornik radiowy. Znaczy płacenie abonamentu jest bardzo sensowne, dlatego właśnie można słuchać magazynu komputerowego trącić myszką. Natomiast ja podejrzewam, że tutaj znowu powstaje problem polegający na tym, że jak gdyby rozwój technologiczny i życie trochę wyprzedziło przepisy, które zawsze podążają z pewnym opóźnieniem, no i po prostu nie zostało to jakoś do końca ujęte. Chyba tu jest problem. Tak, ja myślę, że to problem jest z tym. Problem jest w samej egzekwowalności abonamentu, bo ja się czuję poniekąd jak frajer, ponieważ ja płacę abonament od zawsze i nie mam zaległości. Mogę się tym pochwalić, natomiast zdaje się, że jestem w mniejszości. Może problem leży raczej w tym miejscu, że państwo powinno opodatkować obywatela od słuchania radia, a nie kazać płacić za każdy odbiornik radiowy. No tak, i teraz będziemy rozmawiali o sprawie, która jest niezwykle ważna dla mediów publicznych, ale to jest właśnie, mieliśmy tutaj trochę inny wątek poruszyć, więc ja wszystkich namawiam do płacenia abonamentu i można tutaj powiedzieć, że panu Bogusławowi Plucie udzielam pochwały przed frontem kompanii za to, że płaci ten abonament, i mam nadzieję, że więcej osób będzie to robić, bo wtedy będzie możliwość, no tak, będzie wtedy szansa na słuchanie na przykład magazynu komputerowego Trącić myszką. Ale mieliśmy przejść do tej świadomości, bo tutaj chciałem pana zapytać, jak jest z tą świadomością? Czy rzeczywiście już ta świadomość jest w miarę rozwinięta, że muzyka kosztuje i za muzykę trzeba płacić? Myślę o kawiarenkach, o różnego rodzaju restauracjach, o sklepach, o fryzjerach, bo na czacie między innymi podawano tutaj jako przykład, że muzyka bez przerwy rozgrywa w hipermarketach, a czy płacą, czy nie płacą, to jest dyskusyjne. Jak to wygląda? Płacą. Znaczy mogę powiedzieć tak, że jeśli chodzi o firmy duże, takie firmy, które mają jakąś tam kulturę prawną i wiedzę w tym zakresie, to praktycznie wszyscy płacą. Natomiast świadomość tego, że coś trzeba zapłacić, jest duża i jest coraz większa. Nie ma świadomości na temat tego, komu trzeba zapłacić, dlatego że dość trudno rzeczywiście jest zwykłemu człowiekowi, który nie siedzi w tej dziedzinie, zrozumieć, że muzyka, która leci z głośnika, ma trzech udziałowców. Ma autora, który napisał tekst i melodię, ma artystę, który to zaśpiewał, i ma producenta, który to nagrał. I wszystkim trzem się należy. Dlatego rzeczywiście dość często spotykamy się z takim zdziwieniem, jak już wcześniej u, powiedzmy, fryzjera był ZAX, potem przychodzimy my, a na końcu przychodzi Stoart albo na odwrót, czyli organizacje reprezentujące odpowiednio autorów, producentów i artystów.
I spotykamy się z zdziwieniem, no ile razy jeszcze ktoś przyjdzie. Jak się ma trzy buzie wykarmione, artysty, autora i producenta, można uznać, że jest się czystym. Wcześniej nie.